Maciej Waszko, Gazeta Bankowa, portal w gospodarce.pl, a to jest wywiad gospodarczy i jak co miesiąc na koniec miesiąca wywiad gospodarczy, drodzy państwo, poświęcamy nowemu wydaniu Gazety Bankowej, dostępnemu już na rynku. Tu się ładnie pochwalę taką to właśnie okładką i jak widać Gazeta Bankowa poświęcona w dużej części, w zdecydowanej części wyborom do Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Stąd spora część tego wydania poświęcona właśnie znaczeniu tych wyborów i polecam szczególnie wywiad z Jackiem Sariuszem Wolskim, o którym już za chwilę opowie też stały gość comiesięcznych spotkań z Gazetą Bankową, zastępca redaktora naczelnego Gazety Bankowej Stanisław Koczot. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, również witam. Redaktorze, Polska bardzo skorzystała z członkostwa w Unii, nie ma co do tego wątpliwości. Kluczowe są tutaj uczestnictwo w jednolitym rynku oraz powiązane z tym swobody przepływu towarów, usług, ludzi i kapitału, mówi eurodeputowany Jacek Sariusz Wolski. Co istotne, eurodeputowany, który zasiada w Parlamencie Europejskim od samego początku, odkąd Polacy uzyskali możliwość ubiegania się o mandaty. Trudno sobie wyobrazić Polskę poza Unią, ponieważ dla naszego państwa integracja europejska ma znaczenie wielowymiarowe. Nie chodziło tylko o korzyści gospodarcze, był to również wybór geopolityczny czy wręcz cywilizacyjny, wyjaśnia Jacek Sariusz Wolski, trochę odpowiadając na takie zaczepki dotyczące rzekomego polexitu promowanego przez prawą część sceny politycznej. Polska ma potencjał do tego, by aktywnie kształtować politykę Unii i być jednym z jej liderów. Polska powinna przede wszystkim kontynuować swoją politykę z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy protestowaliśmy, kiedy łamane były przepisy traktatów oraz piętnowaliśmy podwójne standardy w polityce instytucji unijnych. Uważam, że wprowadzenie do dyskursu politycznego gruźb wyjścia Polski z Unii Europejskiej jest szkodliwe. Możemy zdecydowanie więcej zdziałać, będąc w środku, niż poza Unią. Naszym przeciwnikom politycznym zależy na tym, by przypiąć nam łatkę polexitu. Bardzo ich denerwuje, kiedy mówimy, że nigdzie się nie wybieramy i wolimy Unię reformować, niż z niej wychodzić. To Jacek Sariusz Wolski, ale w wydaniu także dwie bardzo ciekawe rozmowy z rektorami no, najważniejszych, czy jednych z najważniejszych polskich uczelni. Tak, znakomitych polskich uczelni, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To są rektorzy, którzy powtórnie objęli swoje funkcje niedawno, i stąd nasze wywiady z nimi. Wątek Unii Europejskiej i wyborów też się pojawia, ale tak naprawdę skupiliśmy się tutaj na rozmowie na temat związku nauki i biznesu, szkolnictwa wyższego i biznesu. Obaj profesorowie mówią nam bardzo, bardzo ciekawe, ważne rzeczy. Wątków jest wiele. Zachęcam do dokładnego zapoznania się z oboma rozmowami. Ja zacytuję może taki fragment profesora Alojzego Nowaka, czyli rektora Uniwersytetu Warszawskiego, bo to też pytaliśmy go, pytamy go regularnie o rynek, polską konkurencję, konkurencję polskiej gospodarki. I powiedział nam coś takiego, że koszt pracy przestaje być kartą przetargową naszej gospodarki, to może być dla niej większą szansą niż zagrożeniem. To jest ciekawy wątek, który profesor dosyć mocno eksponuje i mówi dalej. Co w takim razie mogą uczynić nasze firmy, by być bardziej konkurencyjne na rynkach? Jak pokazują przykłady wielu państw najbardziej rozwiniętych gospodarczo i dojrzałych cywilizacyjnie, drogą do celu jest tworzenie podstaw gospodarki i funkcjonowania firm w oparciu o wiedzę. W gruncie rzeczy wywiad, rozmowa czy z jednym i drugim profesorem koncentruje się wokół tych wątków. Wątek wiedzy, doświadczenia i przełożenia tych wszystkich spraw związanych z wiedzą i z innowacjami również na życie gospodarcze. To są nasze perspektywy. To ja dodam jeszcze, że obaj rektorzy zostali całkiem niedawno wybrani na kolejną kadencję rektorską, stąd
witamy te nowe kadencje, czy otwieramy te nowe kadencje na łamach Gazety Bankowej właśnie rozmowami z profesorem Alojzem Nowakiem i profesorem Piotrem Wachowiakiem, który, no trochę wracając do tej Unii Europejskiej i zbliżających się wyborów, komentuje w ten sposób. Chciałbym podkreślić, że to, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to absolutnie podstawowa wartość dla Polski i Polaków. To daje nam siłę kraju europejskiego. Niepewność polityczna, wojenna, gospodarcza zmusza nas do wzmacniania Unii i jej konkurencyjności wobec innych gospodarek na świecie. Możemy się różnić, dyskutować o priorytetach, kierunkach rozwoju, ale najgorszą rzeczą byłoby, gdybyśmy nie zachowali jedności, mówi profesor Wachowiak. To jedność daje siłę Europie i Polsce. Należy jasno też powiedzieć, że trzeba wszystkich zachęcać do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Te wybory są tak samo ważne, a może i ważniejsze niż niedawne wybory do Sejmu czy wybory samorządowe, mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej. I my przyłączamy się też do tego stwierdzenia, że te wybory rzeczywiście są niezwykle ważne, bo one zdecydują o kierunku rozwoju Unii Europejskiej na kolejne lata, ale też o niezwykle istotnej rzeczy, jaką jest Zielony Ład, o czym pisze na łamach Gazety Bankowej Agnieszka Łakoma. Poruszamy też, co naturalne, temat niezwykle gorący, czyli kwestie związane z inwestycjami podejmowanymi przez państwo polskie. Artykuł polecam, Centralny Port Komunikacyjny, czyli jak budować, żeby nie zbudować. Niemal codziennie jesteśmy informowani o kolejnych problemach związanych z realizacją tej inwestycji. I jeszcze jeden ważny temat, temat związany już od wielu, wielu lat z Gazetą Bankową, czyli konkurs Technobiznes. Konkurs, w którym honorujemy najlepsze firmy technologiczne, które albo oferują rozwiązania dla rynku, albo już te rozwiązania wprowadziły w życie. Konkurs, który ma i długą tradycję i bardzo, bardzo dużo ciekawych zgłoszeń zawsze się pojawia. Tutaj taką cechą charakterystyczną tegorocznego konkursu była duża liczba zgłoszeń związanych ze sztuczną inteligencją i z bezpieczeństwem. Temat pojawia się oczywiście od wielu lat, ale tutaj widzimy coraz bardziej, jak sztuczna inteligencja wchodzi bezpośrednio w tkanki organizacyjne tych firm. To już nie jest taka spektakularna rewolucja, jak jeszcze kilka lat temu. Praca toczy się gdzieś tam bardziej w back-office'ach, być może bardziej jest ukryta, natomiast jest bardziej skuteczna. Okazuje się, że sztuczna inteligencja potrafi już nie tylko rozmawiać z klientem, ale również oceniać. To już nie chodzi tylko o rynek ubezpieczeniowy, ale również o takie sprawy, jak sprawy związane z ubezpieczeniami życiowymi, czy różnego rodzaju fraudami. To tutaj sztuczna inteligencja okazuje się niezwykle przydatna, podobnie jak bezpieczeństwo, które też dotyczy właściwie dwóch obszarów, to znaczy bezpośrednio banków, ale też identyfikacji klienta. Na to też zwróciliśmy uwagę w tegorocznym konkursie, że coraz więcej banki przywiązują, coraz większą wagę przywiązują banki do tego, żeby klient miał pewność, że rozmawia z przedstawicielem banku, a nie z jakimś oszustem czy kimkolwiek, kto podszywa się pod bank. Ja zawsze namawiam i tłumaczę, że wydanie drukowane, papierowe, no i daje pewność, że to są te artykuły, które wybraliśmy razem z redaktorem Koczotem i przygotowaliśmy je dla państwa. Wracając do Technobiznesu, to warto powiedzieć, że prezentujemy na łamach tego wydania wszystkie tegoroczne zgłoszenia w konkursie HIT i LIDER. To są dwa konkursy w kategoriach firmy ubezpieczeniowe, banki, instytucje finansowe i gospodarka 4.0. Wszystkie zgłoszenia zaprezentowane zostały już, to mogę zdradzić, przeanalizowane bardzo wnikliwie przez kapitułę konkursów technologicznych i 26 czerwca będziemy nagradzać te najciekawsze rozwiązania, najciekawsze projekty technologiczne działające w tych branżach. I potwierdzam faktycznie to, co mówi Stanisław Koczot, że
sztuczna inteligencja, drodzy państwo, już tu jest. To nie jest tak, że można wciąż odpowiadać na pytanie, czy bać się sztucznej inteligencji, albo co zmieni sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja i technologia związana z wykorzystaniem potężnych możliwości tych narzędzi już w bankach, już w firmach ubezpieczeniowych działa. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe zakończenie konkursu technologicznego tegorocznego 26 czerwca i w kolejnym wydaniu Gazety Bankowej z pewnością poinformujemy o tym, kto dostał nagrody. Jeszcze chcieliśmy zwrócić uwagę państwa na kolejny temat, który też się pojawia w tym numerze, ale pojawia się to już od dłuższego czasu, to znaczy gospodarka zrównoważony rozwój. Prezentujemy tutaj takie stanowisko, opinię pani Susan Scatliff, to jest dyrektor do spraw globalnego zrównoważonego rozwoju AXA XL. Przez magazyn Sustainability uznana w 2020 roku za jedną ze 100 najbardziej wpływowych kobiet zajmujących się zrównoważonym rozwojem na świecie. I bardzo interesujące stwierdzenie, jedno z wielu interesujących stwierdzeń w tym artykule, pisze autorka tak: ostatnie lata przyniosły niemal sztorm doskonały w postaci dodatkowych wyzwań makrospołecznych i środowiskowych, które mają wpływ zarówno na biznes, jak i na społeczeństwo. W związku z tym musimy pomyśleć o związanym z ESG ryzyku i obowiązkach, które należy wypełnić, znacznie wykraczających poza zmiany klimatyczne. Aby podjąć działania w zakresie ryzyka i odpowiedzialności wynikającej z ESG, ubezpieczyciele muszą wziąć pod uwagę wyzwania makrospołeczne i środowiskowe. To jest nowy akcent w tego typu rozważaniach, czyli nie tylko środowisko, nie tylko klimat, ale również wyzwania makrospołeczne i społeczne. Ja tu trochę szeleszczę, drodzy państwo, papierowym wydaniem Gazety Bankowej, namawiając państwa jak co miesiąc do sięgnięcia po wydanie dostępne w sprzedaży w kioskach, w punktach sprzedaży, które wymieniamy też na stronie internetowej w związku ze zmianami w dystrybucji prasy przez spółkę Ruch. Natomiast namawiam też do zajrzenia na stronę gb.pl, tam wydanie elektroniczne, i polecam szczególnej uwadze felietony. Jak co miesiąc pani profesor Małgorzata Zaleska, Ryszard Czarnecki, Jan Rokita, Krzysztof Kotowski i profesor Grzegorz Szulczewski, felietony, komentarze dotyczące bieżących wydarzeń, bieżących zjawisk. Tak jak mówiliśmy, to wydanie Gazety Bankowej jest szczególne, ponieważ no, mamy dwóch rektorów, a także prezesa Związków Banków Polskich i panią prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych na łamach, plus zbliżające się wybory europejskie. To rzeczywiście ciekawe i warte polecenia wydanie. Chciałbyś jeszcze dołożyć swój kamyczek do tego polecenia? Tak, jeszcze chciałem polecenia cyklu też, który mamy konsekwentnie prawie w każdym numerze Gazety Bankowej. To jest historia gospodarcza, bardzo ciekawe opowieści o nie tyle zjawiskach, co o ludziach i firmach, które funkcjonują w polskiej gospodarce od wielu, wielu lat. Tym razem o wielkich, znanych nazwiskach na rynku krawieckim. To są postacie, które, i tak zresztą opisujemy te postacie, to są postacie, które funkcjonowały, czy firmy, które funkcjonowały już od wielu, wielu, wielu lat w Polsce, często jeszcze z czasów przedwojennych albo jeszcze wcześniejszych, teraz się odradzają i wchodzą naprawdę na bardzo wysokie poziomy, jeżeli chodzi o jakość świadczonych usług. To są wielkie, wielkie postacie, znane w tych środowiskach, ale też znane coraz, jak się okazuje, coraz bardziej na świecie, bo są to marki, które wychodzą również poza granice Polski. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, ale wierzę, że namówiliście
namówiliśmy też państwa do tego, żeby do Gazety Bankowej jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zajrzeć, bo tam wiele ciekawych wątków, informacji, które pozwolą państwu też no, podjąć dobrą, własną decyzję 9 czerwca. Gazeta Bankowa na rynku. Stanisław Koczot, zastępca redaktora naczelnego Gazety Bankowej, był moim gościem. Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę i życzę dobrego, wolnego dnia, bo dziś w końcu Boże Ciało, więc odpocznijcie też państwo przed kolejnym tygodniem i codziennymi wywiadami gospodarczymi o godzinie 14 w telewizji w Polsce. Zapraszam serdecznie.